I teraz patrz, co my mamy w środku, człowieku. Widzisz? Tak tam, o, masz, umiesz tak. Zobacz, co teraz z tym robić. Ja mam taki styl. Robimy drugi marynat. Na co tam patrzysz? Siemanko, siemanko, dobry ludzie! Witam was na Oko Market Show! I z wami dzisiaj Bartek! I Zerzera! I Zerzera, najlepszy kucharz. I dzisiaj my zrobimy krewetki. Dwa marynady. Jeden marynad będzie, wiesz, będzie krewetki po prostu z czosnkiem. Dużo czosnku, bo krewetka i czosnek, wiesz, jest taki jak siostra i brat, wiesz, jak Bartek i Zyrzyna, nie wiem, jak polskie ludzie i Oko Market, strona ogłoszeniowa, to tak samo, to jest razem. Także krewetka i czosnek zawsze jest razem. A drugi recept spróbujemy zrobić z takim sosem, taki teriyaki miodowy sos, teriyaki z miodem, on pasuje dla takich rzeczy, wiesz, krewetki, ryba, wszystko. On bardzo pasuje i zrobimy z tym sosem trochę pikantne i dodamy dwie takich papryczki ostrych. Także marynujemy to 20 minut dla każdego marynata, mniej więcej, i smażymy na pietelni. I teraz robimy te dwa marynaty, no najpierw czyścimy krewetki. Patrz. Tak, jakie tu my mamy krewetki? Ja myślę albo tygryskie tak nazywa się? Tygrysie albo królewskie, nie ma różnicy, patrz, najpierw głowa. Po prostu odcinamy tak, albo oderwamy i głowę możemy wyrzucić. Teraz patrz, ostry nóż i tak, o tak, patrz do końca, ja ci pokażę do którego miejsca. Praktycznie do ogona, widzisz? Patrz. I teraz patrz, co my mamy w środku, człowieku. Widzisz? Ty widzisz to? Odchody od krewetki czyścimy. Później to pomyjemy wszystko, ale teraz tylko to czyścimy. Widzisz, żeby było tak czysto, żeby nie było tych odchodów. I tak czyścimy wszystkie krewetki. Wszystko, co my mamy. A widzisz? Widzisz? A czasami nie ma tych odchodów, bo może być tak, że to krewetki, oni wyrośli w tych, no, w akwariumach, nie? I po prostu przed tym, jak już zamrozić, po prostu im nie dali nic do jedzenia i po prostu już tam i nic nie ma. Ale dlatego, że w niektórych ty możesz znaleźć te odchody, to wtedy ty powinieneś wyczyścić wszystkie. Teraz patrzcie, kiedy czyścisz krewetkę, zostawię pancerz na krewetkę i trzeba smażyć z tym pancerzem, bo ja ci powiem, 90% smaku krewetki jest w tym pancerzu. Jak ty jego teraz po prostu wyrzucisz i będziesz smażyć bez pancerza, no to będzie taka coś podobnego smak do krewetki. Także cały czas zostawię pancerz i będziemy smażyć tylko w tym pancerzu. Proszę ciebie, nie wyrzucaj pancerza. Czyścimy dalej. Bo czasami nawet w restauracjach, kiedy zamawiasz krewetki, to w niektórych restauracjach oni nie czyszczą krewetki. I ty później jesz te krewetki i ty w środku, no, możesz znaleźć, te odchody. No to wiesz, jak bardzo fajnie. W restauracji normalnie przyszedł tam, czy ty jesteś kobieta z swoim mężem, czy męż z żoną, fajnie, wszystko, wino, szampanskie, krewetki i tak, gówno, przepraszam. Ja już poczyściłem swoje krewetki i pomyłem ich. Zobacz, Bartek, jakie on jest wszystko czyste, patrz. Czyściutkie, normalne, fajne krewetki. O, widzisz, w środku nic nie ma, wszystko jest czyste. I teraz trzeba ich marynować. Także pół na pół. podzielimy coś takiego. Jedną miskę będzie marynat z cioskiem, a drugą miskę marynat z sosem miodowym teriyaki. Tak, jest równo. Przewrócamy nasze, co? Deska. Deska. Dudum. Jak ja. Pierwszy marynat zrobimy z cioskiem. Patrz teraz, ja mam ci. Jak tam? O, masz, umiesz tak, ja to nie. Zyrzyna. Czekaj, o tak, o tak. Sorry, nie umiem. Tak, ty powiesz, co ty robisz? Ty w ogóle ty jesteś jakiś nienormalny. Tyle masz krewetek i ci głowy cząstka. Ja powiem, tak, 3 głowy. I to jeszcze nie starczy. Jeszcze ja dodam granulowany czosnek do tego. Tak. Żeby, wiesz o co chodzi, że to będzie marynować 15-20 minut maksymalnie. Jakby to zostawiłeś na noc, no to tak, to byłoby za dużo. Ale my przecież tu nagrywamy kulinarne show, tak? Na noc my to nie zostawimy, także 20 minut, tyle ciostka i jeszcze plus tego suchego ciostka. Obieramy czosnek. 3. Alderżdżalamy! Mahalleresza! Kordmalszyma palasza! Zobacz, co teraz z tym robić. Zobacz, co teraz mam z tym robić. Tu już troszkę nic nie zostało. Tu trochę zostało. Ja nie wiem już teraz, gdzie ja mam ten czosnek w tej w kuchence. Może mam u sąsiada, ja myślę już. Zerzera jest nienormalny czasami, ale no bardzo przepraszam. Ja no, u mnie jest taka, no. Ja tak zawsze robię, nie? Zerzera ma taki styl. Ja mam taki styl. Ale teraz pozbierać ten czosnek to nie wiem. No to poczekaj, pół godziny ja pozbieram czosnek, później wracam. To wracaj tu i patrzymy dalej, co będzie, ok? Pół godziny. Tu. Czekam. No, oczyścimy swój czosnek. Weź ten sąsiad mówi, Zerzera, mówi już spokojnie, co ty robisz, mówi. U mnie w ogródku czosnek rośnie wszędzie, ja przecież w życiu jego nie sadziłem tam, on rośnie jak cholera, co ty tam robisz, mówi cały czas u siebie na kuchenkę, także no ja jemu powiedział, że u mnie taki styl obierania czosnka, wiesz, no to, no on mówi, no to dobrze, ja mówi, jak wyrośnie, to ja ciebie jeszcze przyniosę tego czosnka. Kroimy czosnek, tak, dzisiaj my kroimy, nie puścimy przez tą maszynkę, wiesz, o zik, a tylko kroimy. A ty możesz zrobić jak chcesz, no dzisiaj chcę pokroić. Bierzesz i każdy czosnek normalnie tak. O tak, widzisz? I po prostu na takie. Jak najmniejsze. I tak, czosnek bierzesz. I teraz tak, po prostu na drobno. Jak tylko możliwe. I teraz patrz! Taką piekielną górę ciosków te krewetki. Tak, patrz. Ty widzisz, co my robimy? Teraz olej oliwkowy. Dobrze. Solimy. 1, 2 takich. Dobrze. Pieprzujemy. O, turbo! Moja maszynka jest turbo dzisiaj. Zmieniłam baterię. Dobrze. I dodajemy Też tak, dodaję mi, o, żeby było więcej czosnku. No, nie starczy, widzisz, mało czosnku mamy. Dobrze. I teraz to wszystko fajnie przemieszamy. Tego czosnka nie będzie za dużo, ja ci mówię. Zobacz jak fajnie. Tyle czosnku, tyle krewetek. Zostawiamy na 20 minut i robimy drugi marynat. Robimy drugi marynat. Zrobimy drugi marynat. Mamy takie dwie takie papryki, chili. Tak obcinamy co zostało, bo tu nie bardzo fajnie wygląda, to mi nie podoba. I normalnie z pestkami kroimy. I to wszystko fajnie tak, opa, widzisz? Wszystko tam. Też trochę solimy. Dobrze, starczy. Trochę pieprzymy. Też starczy. Żeby nie zabić ten smak krewetek. I teraz dodajemy nasz ten sos. Ja myślę, tyle tego sosu na pewno starczy. Oliwkowy też trochę zawsze pasuje dla wszystkiego. Rozmieszamy. Patrz. Krewetki w sosie teriyaki z miodem. No co ty powiesz? Człowieku, napisz w komentarzach, co ty myślisz o takich dwóch marynadach. A ty wiesz, że dzisiaj jest to wideo, gdzie ty komentujesz, piszesz swój komentarz i kiedy twój komentarz pozbiera największą ilość lajków, minimalnie 5 lajków i ile tam już będzie, może 20-30, dostaniesz surpriza od nas, 200 zł na swoje konto za najlepszy komentarz. Także komentuj dużo. A teraz zostawimy to wszystko na 20 minut. Mamy dwa marynata, jeszcze raz pokazuję. Normalnie patrz, to jest czosnkiem, bardzo dużo czosnku. A to jest sosem teriyaki miodowym, trochę papryczki tej ostrej, nie, chili. I to wszystko. I zaraz będziemy to smażyć w maśle. Zerzera z wami, a wy z Zerzelą. Na razie, także zobaczymy za 20 minut. I teraz, dopóki marynują się krewetki i grzeje się patelnia, krótko o naszym głównym sponsorze okomarket.pl. Chcesz coś sprzedać? Samochód, laptopa albo mieszkanie, ale jeszcze nie wiesz, gdzie zamieścić ogłoszenie. Czy to w gazecie, czy w internecie, będzie trzeba za nie zapłacić. I tak sobie myślisz, fajnie byłoby nie płacić za ogłoszenie. Na szczęście jest takie miejsce, gdzie nie musisz płacić za wystawienie ogłoszenia, a to miejsce nazywa się www.okomarket.pl. Wiem, co powiesz, że to kolejna ściema, kłamstwo, manipulacja, jakich dziś pełno na każdym kroku i że inni też tak na początku mówili, że będzie za darmo. Jednak los się dziś do ciebie uśmiechnął. Oko Market to najnowszy internetowy portal ogłoszeniowy w Polsce. Możesz zamieścić tutaj bezpłatne ogłoszenie w każdej kategorii na okres 7 dni. Czy to będą nieruchomości albo samochody, ogłoszenie na 7 dni będzie zawsze bezpłatne. Tak, wiem jak to brzmi, ale to prawda. Co więcej, każda zarejestrowana osoba za sam fakt dodania ogłoszenia dostaje tzw. kod bonusowy, który na koniec miesiąca weźmie udział w losowaniu. Główną nagrodą jest 1000 zł. Więcej informacji znajdziesz na www.okomarket.pl. Także kochani ludzie, dodawajcie ogłoszenie do okomarket.pl, bo to jest gratisowo i to będzie gratisowo. Jak ty już wiesz, na cały czas, także na co ty czekasz, to dawaj teraz i zbuduj dla siebie najlepszy portal ogłoszeniowy. Jest czas, teraz smażymy nasze krewetki. Najpierw smażymy, co było zrobione z ciostkiem. Mamy patelnię rozgrzaną. Pokaż, Bartek. Tak, trochę oleju oliwkowego i dużo masła, bo krewetki, oni lubią, bardzo też lubią masło, bardzo. I smażymy z jednej strony maksymalnie minutkę, z jednej strony krewetki i z drugiej strony minutkę, nie więcej, bo jak więcej posmażysz, to będzie guma, a nie krewetki. 30 sekund więcej posmażysz i będzie już nie to, już nie smaczne. Smażymy nasze krewetki. I już, patrz, widzisz, krewetka już czerwona, druga strona i też minutkę. Widzisz, krewetka rozkrywa się, jak motyl, widzisz? Rozkrywa się, bardzo fajna krewetka, jak motyl. No, jak ty nie wiesz, że to jest posmażone normalnie, to możesz postawić tak. Jeszcze tak trochę, o, widzisz, żeby doszło. I to jest wszystko. I szybko do talerza. No i teraz smażymy ten, co z teriyaki z miodem. Też to samo, oliwkowy olej, trochę, żeby nasze masło nie paliło się. Też dużo masła, krewetki kochają masło. I to starczy. Znowu minutka. Z jednej, z drugiej 2 minuty. I wszystko. I jeszcze zostało trochę tych krewetek. Skończymy to smażyć i kosztujemy. Na co tam patrzysz? Na krewetki? Nie twoje krewetki, to moje, to Zyrzyny krewetki. Dlaczego ty chcesz tych krewetek? To moje krewetki przecież. Nie, no podzielę się z tobą też, nie? Bierz jak chcesz. Nie szkoda, Zyrzyna, nikt ci nie szkodzi. Bierz krewetki jak chcesz, no bierz, no proszę, bierz. Ej, nasi krewetki! Wszystko jest posmażone! Zobacz, jakie to jest piękna rzecz! Zobacz! Z jednej strony krewetki, które byli marynowane w tym teriyaki miodowym sosu. Z mojej strony to krewetki cząstkowe z czosnkiem. A tu po środku ja po prostu zrobił taki sos, majonez i sos sojowy, nie? Tak po prostu pomieszałem, bo to bardzo pasuje. Najpierw kosztuje mi krewetkę, co było z czosnkiem zamarynowana. Do sosu, normalne do sosu i tak wiesz. Ja ci powiem, ten czosnek za 20 minut to jest idealny. Tyle, co my położyli czosnku, on dał ten sam smak, co powinien być. Nie za dużo czosnku, ja ciebie obiecuję, nie za dużo. Rób tak, jak ja zrobiłem. Ta krewetka jest po prostu, ona rozpływa się tak, jak wiesz, jak śpisz, tak jest niża krewetka, tak wiesz, tak jest so fajne. Da. No o czym ja tu? A teraz probujemy krewetkę, co była w tym sosie teriyaki miodowym. Smakuje mi tą krewetkę. Ja powiem ci, bardzo to pasuje. To jest już inny smak, taki smak najwięcej taki wiesz tajski. Kwaśny, słodki taki. I troszeczkę ostry, taki pikantny. Też bardzo pasuje do tych krewetek. Także ja myślę, że udało się. Bo to taki był eksperyment, nie? Udało się, ja ci powiem na 100%, 10 z 10 udało się. Można tak robić w domu, może to posmażyć na grille, to będzie jeszcze smaczniej. No ty wiesz, na grille zawsze smaczniej niż na pietelni, no. Nawet nie powiem, która jest lepsza. Mi bardzo smakuje, tak z czosnkiem, także samo bardzo smakuje z tym sosem. Także to zależy od ciebie. To było wszystko na dzisiaj. Krewetki wyszło super 10 z 10. A jak tobie podobało to wideo, to jak zawsze staw palce do góry. Subskrybujcie na ten kanał, bo takich wideo będzie bardzo, bardzo dużo. I ty wiesz, że zawsze dodawaj ogłoszenie do okomarket.pl i zbuduj dla siebie ten portal ogłoszeniowy. No już zbuduj, już ile można czekać. A z wami, jak zawsze, był najlepszy operator Bartek i najlepszy kucharz Zyrzyna. Dziękuję bardzo i na razie pozdrawiam. Pamiętaj, gdy subskrybujesz, zaznacz dzwoneczek. O, moja krewetka, ty nie wiesz, że dzisiaj ja ciebie zjem. O, moja kochana, ty myślisz, że ty będziesz moim obiadem. Co ja tu pierdolę? Na 20 minut. A teraz robimy drugi recept. Marynujemy moją dupę. A ja wam chcę powiedzieć, że jak ciebie... A która lepsza?